Cześć, z tej strony Mixol, kanał Eto według Mixola. Witajcie na finale operacji przywracania do stanu używalności tego oto Commodora, którego dostałem. Cóż zostało zrobione? Umyty został, nie był wybielany, także igła nie jest, ale został umyty tak, żeby się do niego nie przykleić. Został uzupełniony ten klawisz brakujący. Brakowało też blaszki, ponieważ tu ktoś tą blaszkę wyrzucił i zastosował, po prostu wyrzucił kabel, przylutował kabel. Brakowało też wtyków, wtyk jest, dzięki Paweł, dzięki chłopaki w ogóle za części i Paweł tutaj za koordynację, je został założony. Wmieniłem też zardzewiałe tutaj elementy wyczyściłem, usunąłem tutaj te różne dodatki przylutowane, wyczyściłem, wymieniłem modulator też na taki nieporzewiały, no i złącza tutaj joysticków również na takie, które nie są porzewiałe. Czekajcie, zapnę kartridż, żebyśmy mogli sobie coś tam wytestować. Uzupełniłem brakujące śrubki, no i cóż, komoda jak trzeba. Załączamy śmiga, wybierzmy sobie jakieś tutaj. Może z mojego kartridża, tego, którego sobie tam budowałem. I zobacz. Uzupełniony bezpiecznik. No i cóż, czas zacząć poszukiwanie następnego cholora do uruchomienia. Ten komodorek jest już sprawny. Trzymajcie się, cześć.